to ma historia, przypowieść Stanleya. Miał swój dom, rodzinę, tutaj zaś pracował. Pokój 427, biurem jego był. To w nim pracując całe dnie o przygodach śnił. Proste, szybkie, pewne, jasne. Sieci rób to, co ci każą. Nie wiesz to, co ludzie marzą. 10 razy kliknij myszką, nie uciekniesz stąd za szybko. Polecenie 112, polecenie 113. Proste, szybkie, pewne, jasne. Wybór twój nie ma znaczenia. Twa decyzja nic nie zmienia. Nigdy nie masz racji, żyj szczęśliwie w korporacji. Polecenie 113. Polecenie 114. Twój wybór. Coś dla państwa jest niejasne? Bez znaczenia. Stawiać mi się na spotkania? Nikt tego. Ciężko pracować od rana? Nie docenia. Się spisuje, na nagrodę zasługuje. Takie życie w korporacji, takie życie. Polecenie 115. Twój wybór. Lepiej słuchać, bo was trzasnę. Bez znaczenia. W swojej pracy być wzorowym? Nikt tego. A mnie nie zawracać głowy. Nie docenia. Być życzliwym dla kolegów i nie robić mi przeszpiegów. Takie życie w korporacji, takie życie. Szczęśliwy Stanley. Dla Stanleya ta robota była to robota złota. Sam nie musiał decydować, on się chciał podporządkować. Dane z góry polecenia to robota dla Stanleya. Wiódł tutaj szczęśliwy żywot. Tu brak nagłych sytuacji korporacji, brak decyzji do podjęcia, odpowiedzialności wzięcia. Myślisz sobie, straszna praca, przecież to się nie opłaca, ale Stanley był szczęśliwy. Do zmysłów wrócił, to opuścił swoje biuro.